Opowiem wam na początku taką historię z mojego życia, z naszego rodzinnego życia. Historię, która się wydarzyła no, już dosyć dawno. Jeszcze moi chłopcy byli mali. No, teraz powiem, że już ten młodszy będzie miał w przyszłym roku 30 lat, starszy ma 33 lata. Tak ten czas szybko leci, a to jest historia z czasów, kiedy jeszcze mieli, no kiedy byli małymi chłopcami. Gdzieś koniec lat 90. Był to nasz wyjazd na urlop, na wakacje, nad morze z Krakowa. I ciekawe było to, że to była pierwsza podróż w moim życiu nowym samochodem, takim zupełnie nowym, czyli nieużywanym, tylko kupionym w salonie. Na raty, ale kupiony. I to był Fiat Uno. Jeszcze czasami można zobaczyć takie samochody. Fiat Uno, czerwony. I wiecie, może inaczej do tego mężczyźni podchodzą, inaczej kobiety, ale mężczyźni no, czasami lubią takie zabawki. No więc wszystko było świeże, wszystko pachniało, tapicerka taką nowością. No więc ponieważ jechaliśmy w dalszą podróż, chłopcy siedzieli z tyłu, Ala oczywiście z przodu. No i pojawił się zakon, tak, samochodowy, czyli pojawiły się pewne przepisy, że na pewno nie jemy podczas jazdy, żeby nie pobrudzić tej tapicerki, tylko na postojach. No wiadomo, całe tam nie otwieramy okien, nie manipulujemy tam przy tych różnych przyciskach i tak dalej, i tak dalej. No i podróż jakoś tam przebiegała, w zasadzie już dobiegała końca. Byliśmy prawie na miejscu i zjeżdżaliśmy na takim skrzyżowaniu już w okolicach Redy na taką polną drogę. Dzisiaj ona jest już wyasfaltowana, ale wtedy jeszcze była polna. Na skrzyżowaniu tych dróg stał taki, jak to na polskich drogach, kamienny krzyż. Z kamienia zrobiony jeszcze chyba przed wojną, być może nawet to był protestancki, nieważne, po prostu kamienny krzyż. No i właśnie tam się stało to, co się nie powinno stać. Moi chłopcy mieli z tyłu takie, wiecie, to był upały, lato, więc mieli takie kolorowe wody gazowane, jakiś tam hop czy coś takiego. I ja mówiłem, pamiętajcie tylko, żeby tych wód nie otwierać, bo wiadomo, co się wydarzy, samochód się trzęsie. A mój Paweł to był taki, ja widziałem jego twarz w lusterku wstecznym, że on tak lubił, wiecie, dzieci to bardzo lubią, prowokować swoich rodziców i sprawdzać granice, jak daleko mogą się posunąć. No i on tak sobie trzymał tę wodę, uśmiechał się i czekał na moją reakcję. Ja cierpliwie, spokojnie mówiłem, uważaj z tą wodą. No to on sobie zaczął tak tą wodą potrząsać i się śmieje. Ja mówię, tylko nawet nie próbuj tego otwierać. No i właśnie przy tym skrzyżowaniu, tam pod tym krzyżem stało się to. Słuchać było tylko takie wytryśnięcie tej wody. Ten zapach taki nowości tego samochodu, tej tapicerki zamienił się w jakiś taki karmelkowy. Czuć było tę lepkość, wszystko pooblewane. Tą wodą i ja się zatrzymałem tam właśnie, zdenerwowany, wiadomo, niedobre emocje i chyba rzeczywiście musiałem wyglądać na zdenerwowanego, bo nawet moja Ala się nie odezwała, która zawsze w takich sytuacjach reaguje. Cisza w samochodzie, wyłączyłem silnik, wysiadłem z samochodu, obszedłem tak z przodu, otworzyłem te drzwi tylnie, gdzie siedział Paweł. I mówię, wysiadaj. No i możecie się domyśleć pewnie, co mogło się stać. Ale kiedy ja powiedziałem, wysiadaj, to odezwał się głos Michała, czyli młodszego brata, który powiedział, tatusiu, ale tak pod krzyżem? I dosłownie reakcja była taka jak wasza. Pierwsza zaczęła się śmiać Ala, potem nieśmiało chłopcy, potem jak zobaczyli, że ja się zaczynam śmiać, no to wszyscy zaczęliśmy się śmiać. I drodzy, to była taka pierwsza chyba w życiu moich dzieci zupełnie przypadkowa, praktyczna lekcja na temat najważniejszej, zbawiennej prawdy, która występuje w Biblii, prawdy o usprawiedliwieniu płynącym z krzyża. Z krzyża Golgoty oczywiście
i poprzez krzyż Golgoty. I właśnie Andrzej dzisiaj przed tym nabożeństwem zacytował jeden z najważniejszych tekstów na ten temat, który znajduje się właśnie w liście do Rzymian w 4 rozdziale i ta pierwsza część kazania będzie taką może troszkę powtórką, takim przypomnieniem sobie tej najważniejszej prawdy, najważniejszej w zasadzie zasady, bo dotyczącej naszego zbawienia. I apostoł Paweł ją wyraża w taki sposób. Cóż wtedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. I ciekawe w tym tekście jest to, że apostoł Paweł, ten chyba najważniejszy, można powiedzieć, z perspektywy czasu teolog prawdy o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę, wykłada tę zasadę w oparciu o Stary Testament, tak? Bo powołuje się na Abrahama, powołuje się na historię, która znajduje się w Księdze Genezis, czyli w pierwszej Księdze Mojżeszowej w rozdziale 15 i będziemy ten tekst za chwilę, tę historię studiować. Ale to jest niesamowite, że powołuje się na Stary Testament. Wiecie, że dzisiaj są różne zdania w chrześcijaństwie na temat Starego Testamentu. Niektórzy nawet głoszą takie prawdy, że prawdy, właściwie nieprawdy, że inne zasady były zbawienia w Starym Testamencie, Nowy Testament to wszystko zmienił. Natomiast pamiętajmy, że apostoł Paweł, kiedy mówi, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, to się powołuje na księgę Habakuka. Kiedy mówi o tym, że Abraham został usprawiedliwiony nie na podstawie uczynków, tylko wiary, to powołuje się na pierwszą księgę Mojżeszową. No bo wiadomo, w czasach, kiedy apostoł Paweł pisze te listy, jeszcze czegoś takiego jak Nowy Testament w ogóle nie było. Był tylko Stary Testament i cała nauka Nowego Testamentu, wszystko co czytamy, Ewangelie, listy i tak dalej, Apokalipsa, to jest powoływanie się i to jest cytowanie Starego Testamentu. Powiem wam, że studiowanie Starego Testamentu ma dla mnie sens tylko i wyłącznie z uwagi na tę Bożą prawdę, która zgodnie z naczelną zasadą hermeneutyczną, czyli hermeneutyka to jest taka nauka, taki dział teologii, który zajmuje się interpretacją, zasadami interpretacji Pisma Świętego i mówi o podstawowych zasadach, bo wiecie, czytać może Pismo Święte każdy i powinien czytać każdy, ale nie każdy właściwie je interpretuje. I są zasady interpretacji. Nie ma czasu na to, żeby o tym mówić, ale odsyłam, jak klikniecie właśnie na YouTubie moje nazwisko i taki temat, jak interpretować Pismo Święte, to znajdziecie 13 takich krótkich filmików, które są w jakimś sensie komentarzem do tych lekcji, które mieliśmy chyba w tamtym kwartale, jak interpretować Pismo Święte i tam o tych zasadach jest mowa. Natomiast jedna z takich najważniejszych to jest to, co powiedział Pan Jezus w Ewangelii Jana w 5 rozdziale wierszu 39. Pamiętacie? Do ówczesnych teologów, do ówczesnych badaczy Pisma powiedział: badacie Pisma, bo sądzicie, czyli moglibyśmy to na dzisiejszym językiem powiedzieć, wydaje wam się, macie takie zdanie w waszej opinii, wydaje wam się, że macie w nich żywot wieczny, bo oni rzeczywiście uważali i wielu chrześcijan dzisiaj też tak uważa, że wystarczy czytać Pismo Święte, zdobyć jakąś wiedzę, pewien światopogląd, to jest ta prawda, tak, o której mówiliśmy w pierwszej części i to wystarczy do zbawienia, czyli taka trochę gnoza. Opieranie się na swojej wiedzy teologicznej. A Pan Jezus mówi, nie tędy droga. Te pisma składają świadectwo o mnie. Nie wiem, czy mieliście kiedykolwiek problem ze Starym Testamentem, bo ja miałem, zwłaszcza na początku, kiedy czytałem oczywiście Pismo Święte po kolei, to stwierdziłem bardzo szybko, że to nie dla mnie. Te wszystkie bitwy, te wszystkie wojny okrutne, te wszystkie opisane czyny ludzi, którzy uważali się za wierzących. Jakieś dziwne przepisy, ci kapłani, te liczby, te genealogie. Sobie myślę, co to w ogóle jest? Jeszcze nie byłem wtedy adwentystą. Ale dopiero kiedy odkryłem w Piśmie Świętym tę zasadę,
że czytamy Stary Testament chrystocentrycznie, szukamy w nim Jezusa Chrystusa. Pamiętacie, nawet apostoł Paweł ostrzegał, nie zajmujcie się tymi rodowodami, tymi jakimiś sporami o zakon. Nie tak czytamy Pismo Święte, a widzę, że dzisiaj jest taka tendencja, że ludzie czytają Pismo Święte i próbują znaleźć w nim wszystko. Próbują znaleźć potwierdzenie dla twoich teorii. Ktoś jest fanem zdrowia, to widzi w nim tylko podręcznik zdrowia. Oczywiście Pismo Święte dotyka pewnych tematów zdrowotnych, ale nie jest podręcznikiem zdrowia. Niektórzy nawet widzą w nim, nie wiem, podręcznik jakiejś archeologii. Niektórzy nawet doszli do wniosku, że Ziemia jest płaska, tak? Na podstawie Pisma Świętego. Niektórzy widzą politykę, widzą Putina, widzą Trumpa. Wiecie, to działa w ten sposób, że otwieram telewizję, otwieram internet, coś tam oglądam, a potem jak czytam Pismo Święte i jestem naładowany tymi wiadomościami, to wszystko mi się układa. Ale nie to jest celem Pisma Świętego. Ja pamiętam, jak przyszedłem przecież w 80-tych latach do kościoła, to mówiono, że Król Południa to jest Związek Radziecki. Dzisiaj nie ma Związku Radzieckiego. Jak był wybuch w Czernobylu, to niektórzy mówili, o to jest ta gwiazda Piołun z Księgi Apokalipsy. I wiecie, bardzo uważajmy na te rzeczy. Dzisiaj też już nie chcę mówić o COVID-zie, o pandemii, ale różne bzdury i niby z Pisma Świętego mówi się na ten temat. Co jest celem Pisma Świętego? Jezus. Świadectwo o Jezusie Chrystusie. Jeżeli w Piśmie Świętym nie znajdujemy Chrystusa, to lepiej zamknijmy tę księgę. Nie można z Pisma Świętego robić czegoś takiego. A więc wracam teraz do tematu. Zadziwiające jest to, w jaki sposób Pan Bóg objawiał tę prawdę o zbawieniu człowieka, o Chrystusie na przestrzeni wieków. I zobaczcie, że apostoł Paweł w 4 rozdziale, wierszu 3 listu do Rzymian zadaje właśnie to pytanie. Co mówi Pismo? Co mówi Pismo? I cytuję pierwszą Księgę Mojżeszową, 15 rozdział, wiersz 6. I kiedy tam właśnie do tej księgi przejdziemy, bo w zasadzie to jest główny nasz wątek dzisiaj, czyli 15 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Genezis, Księgi Rodzaju, w zależności jak kto woli, tam jest właśnie ten tekst. Wtedy uwierzył kto? Apostoł Paweł, to też jest ciekawy sposób jego interpretowania Pisma Świętego, bo apostoł Paweł mówi już o Abrahamie z perspektywy czasu, ale w pierwszej Księdze Mojżeszowej czytamy o Abramie. Jeszcze nie ma zmiany tego imienia, które wiemy, co oznacza, tak? Ojciec wiary, ojciec narodów. Wtedy uwierzył Abram Panu, a on, czyli Bóg, poczytał mu, czyli Abramowi, to ku usprawiedliwieniu. Tu jest takie hebrajskie słowo kaszab, które można przetłumaczyć. Tutaj mamy w przekładzie warszawskim poczytał mu, nie wiem jak macie w swoich różnych przekładach, ale również można napisać uznał go za sprawiedliwego albo inaczej przypisał mu sprawiedliwość. Stąd mówimy, taki termin znany jest szczególnie w teologii Lutra, w teologii protestanckiej, o przypisanej sprawiedliwości i na tej podstawie jesteśmy zbawieni. Sprawiedliwość została przypisana, nie udzielona, to jest bardzo ważne. Tu są takie różne spory i różne dyskusje w teologiach różnych, ale to jest bardzo ważne, że Abram sam w sobie nie stał się sprawiedliwy. On nie miał jakiejś inherentnej, jakiejś wewnętrznej, płynącej z siebie sprawiedliwości. Zresztą dalej, kiedy czytamy, to jest 15 rozdział Księgi Genezis. A jaki ten Abram po tym tekście, już po tych słowach, że to mu zostało poczytane za sprawiedliwego, jaki on był sprawiedliwy? Jak w 16 rozdziale czytamy, czyli w kolejnym, że bierze sobie za żonę Hagar, tak? Że oszukuje tam dwukrotnie faraona, potem kapłana, I mówi, że Sara to jest jego siostra. Absolutnie Abram odbiega w ogóle tutaj od jakiegoś ideału sprawiedliwości. Jaki to jest człowiek sprawiedliwy? Ale jemu przypisano tę sprawiedliwość. Czyli on nie był sam w sobie sprawiedliwy, ale Bóg go potraktował za sprawiedliwego. Dlaczego? Za chwilę powiemy. Bardzo ważne jest tutaj podkreślenie apostoła Pawła,
że właśnie Abraham, czy Abram właściwie, został poczytany, czy przypisana mu ta została sprawiedliwość nie z powodu uczynków. Absolutnie z uczynków on się nie ma prawa chlubić, pisze apostoł Paweł. I Paweł wskazuje po zacytowaniu tego tekstu, w wierszu 4 listu do Rzymian, 4 rozdział, że gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, ale za należność. Niektóre przykłady mówią dług. Czyli Paweł wskazuje tutaj na pewną kolejność. Abram został poczytany za sprawiedliwego lub inaczej został po prostu usprawiedliwiony w 15 rozdziale i jeszcze przed obrzezaniem opisanym w rozdziale 17. Nieraz może się dziwimy nad tym wywodem Pawła, że on poświęca tyle czasu w wierszach od 10 do 12 swojego listu do Rzymian. Czy to było przed obrzezaniu, czy to było po obrzezaniu? I mówi, to było jeszcze przed obrzezaniem. Czyli wyraźnie wskazuje, że Abram nie zrobił nic dobrego jeszcze, co by w ogóle zasługiwało na jakąś łaskę u Boga. Bo nie taki jest miernik Bożej sprawiedliwości. Dalej czytamy oczywiście, że to jest takie znowu przypomnienie dla nas, że Abraham otrzymał sprawiedliwość przez wiarę i my mówimy, że przez wiarę tylko wiara, tak? Ta zasada protestancka sola scriptura, sola gratia, łaska, sola fide, solus Christus oczywiście. I ta hebrajska struktura gramatyczna w rozdziale 15, wierszu 6 Księgi Genezis wskazuje na to, że ta wiara Abrama to nie jest jakieś intelektualne zaaprobowanie Boga Jahwe, prawdy o nim, że nie wiem, że Bóg, tak jak jest w naszych nieraz zasadach, prawda, czytamy, że jest to Ojciec, Syn, Duch Święty, że w ogóle ma takie czy inne przymioty. To nie jest intelektualne przyjęcie jakiegoś światopoglądu. Tam chodzi o to, że Abram ma z Bogiem relację. Bóg jest Bogiem relacji, Bóg jest Bogiem więzi. Abram ma pewną więź. I na podstawie tej więzi z Bogiem czytamy, że Abram zaufał Panu. Uwierzył Bogu po prostu. Wszedł w osobistą, intymną, opartą na zaufaniu relację z Bogiem. Ale, żeby znowu tak się tą wiarą nie zachłysnąć, bo wiecie, że są też takie środowiska, że też wiarę można potraktować jako pewną zasługę, prawda? I to mamy w pewnych kościołach, nie chcę ich wymieniać. Zwróćcie uwagę na kruchość wiary Abrama, bo w 6 wierszu czytamy, że uwierzył Panu, on poczytał mu to ko usprawiedliwieniu, a w wierszu 8 Abram zadaje dziwne pytanie wierzący. Panie Boże, a po czym poznam, że ją posiądę, tę ziemię? Czyli jest pewien element jednak, nie wiem, taki jak gdyby racjonalny, daj mi dowód. Jak człowiek wierzy, to nie potrzebuje dowodów, prawda? Daj mi poznać, że to, co mówisz, jest prawdą. A więc Abram trochę wątpi. Ale to jest niesamowite u naszego Boga, że Pan Bóg akceptuje go takiego, jakim jest, w takim miejscu, w jakim się znajduje i dalej traktuje go za sprawiedliwego. I tu jest taka niesamowita, wręcz taka gramatyczna precyzja, gdzie pisarze Nowego Testamentu potwierdzają później w dyskusji na ten temat tej relacji wiara, uczynki powiązanych z tym fragmentów Starego Testamentu, że tak naprawdę ta wiara jest pewnym środkiem, jest pewnym instrumentem, którym Pan Bóg się oczywiście posługuje. Tak naprawdę apostoł Paweł w słynnym liście do Efezjan w 2 rozdziale mówi, wiara jest darem. A jeżeli darem, to czy może być zasługą? Jest darem. Czyli to nie jest tak, że ja sobie wypracowałem ten dar, że ja sobie na niego zasłużyłem, że ja sobie jakoś to wytrenowałem, że ja sobie to jakoś wyćwiczyłem za pomocą medytacji, kontemplacji, czytania Pisma Świętego, modlitwy. To jest Boży dar. Oczywiście, dodam, to jest dar dla każdego. Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Bóg obdarowuje każdego tym darem. Inna jest kwestia, czy ten dar chcemy przyjąć, czy nie. Ale podkreślam to,
to nie jest podstawa, to nie jest czynnik usprawiedliwienia, to jest pewien instrument i dlatego jest to odróżnienie między klasycznym protestantyzmem i tą biblijną prawdą, że wiara jest wolnym darem od Boga, a pewnymi innymi nurtami w chrześcijaństwie, które jednak nawet wiarę traktują jako pewnego rodzaju ludzką zasługę. No i wreszcie, no właśnie, trzeba sobie powiedzieć, że to, co zostało przypisane Abramowi i poczytane zostało za sprawiedliwość, jest skoncentrowane na przedmiocie wiary Abrama. Nie chodzi o wiarę samą w sobie. No przecież trzeba wierzyć w coś, prawda? Ja nie jestem zbawiony przez wiarę, która kieruje mnie gdzieś, nie wiem, w wiarę, tak jak mój wspomniany kolega, w UFO na przykład, prawda? Czy wiarę w ewolucję. Tu tak naprawdę nie chodzi o wiarę samą w sobie, tylko kto jest podmiotem tej wiary. No więc kiedy czytamy tę historię, to w zasadzie wydawałoby się, że w co uwierzył tak naprawdę Abram? No tam wcześniej jest powiedziane, że Bóg obiecał, że da ziemię, tak? Mówi, że będzie wielkie potomstwo miał Abram. Liczne jak gwiazdy na sklepieniu nieba. W to uwierzył Abram? Tak się wydaje. Ale gramatycznie w 15 rozdziale wierszu 6 przed zaimkiem to zostało poczytane, nie ma poprzedzającego go rzeczownika. Uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Co? Co Bóg poczytał Abrahamowi ku usprawiedliwieniu? Właśnie ten zaimek to obejmuje przedmiot, czy w zasadzie może podmiot wiary Abrama. Tak, to była obietnica potomstwa, wspomnianego w poprzednim wersecie, ale znowu, jeżeli ja mam czytać Stary Testament pod kątem jakiegoś potomstwa izraelskiego, nie jestem Żydem, tak mi się przynajmniej wydaje, nie mam wśród przodków żadnych Żydów, a co mnie to właściwie obchodzi? To nie dla mnie. To jest księga dotycząca Żydów. Po co było to potomstwo? Jaki był jego sens? No i tu znowu mamy tę naczelną zasadę interpretowania Pisma Świętego. Szukamy Jezusa, tak? W Księdze Rodzaju, w 3 rozdziale, wierszu 15, mamy ten słynny tekst tak zwanej protoewangelii o tym potomstwie niewiasty, które przyjdzie i zmiażdży szatanowi, wężowi głowę, a zostanie tylko ukąszone w piętę. I tam jest potomstwo. No i wiadomo, Żydzi. Ale przecież apostoł Paweł, kiedy w liście do Galacjan o tym pisze, to mówi, Pismo Święte nie mówi o potomstwie, tylko mówi o potomku. Nie, Pismo Święte mówi o potomstwie, jeżeli to przeczytamy tak, jak gramatyka wskazuje. Ale apostoł Paweł już dokonuje interpretacji, że tak naprawdę nie chodzi o potomstwo, nie chodzi o te wszystkie genealogie. Chodzi o cel, chodzi o to, że w planie zbawienia musiał przyjść na ziemię Bóg w postaci ludzkiej. I żeby przyjść w postaci ludzkiej, no to musiał mieć jakąś genealogię, musiał przyjść z jakiegoś narodu. I tym narodem jest naród izraelski. I są te pokolenia, są te obietnice dane Abramowi. Ale nie liczy się to wszystko tak naprawdę z dzisiejszej perspektywy i już z perspektywy apostoła Pawła. Liczy się to, że przyszedł ten potomek. Przyszedł Jezus Chrystus. Czyli w co tak naprawdę Abram wierzy? W to. Wiara została mu poczytana. To zostało mu poczytane. Wiara w potomka. Wiara w Jezusa Chrystusa. I w zasadzie to, co powiedziałem, to chyba jest nam znane. I to jest takie przypomnienie. Natomiast co się teraz dzieje dalej? Bo to jest bardzo ciekawe. A więc Abram uwierzył w Pana, jego obietnicę, właściwie obietnicę w liczbie pojedynczej. Potem przeczytaliśmy w wierszu 8, zawahał się troszkę, Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? I Bóg mówi, nie napomina Abrama, nie mówi, jesteś małej wiary, czy coś takiego. Tylko Bóg odpowiada na to pytanie i robi to w taki sposób, jak to robiono w czasach Abrama również wśród ludów pogańskich.
A robi to po to, żeby Abram mógł i my dzisiaj również pojąć głębiej poselstwo Ewangelii usprawiedliwienia. Dzisiaj w lekcjach poruszyliśmy ten temat, że czasami Pan Bóg posługiwał się, no, że generalnie te rzeczy pogańskie i te rzeczy izraelskie były bardzo do siebie zbliżone i podobne i dlatego niektórzy woleli wybierać rzeczy pogańskie. Więc co Pan Bóg robi? A więc czytamy w wierszu 9. Sprowadź mi 3-letnią jałówkę, 3-letnią kozę, 3-letniego barana, nadto synogarlicę i gołębicę. I wiecie, co było dalej. No co tu dużo mówić? Znowu zamieniam się w czytelnika jeszcze sprzed nawrócenia Starego Testamentu i nie rozumiem tego. Dla naszych współczesnych umysłów, dla naszej estetyki, naszej kultury jest to obraz odrażający. Wziąć, zabić jednym cięciem noża i jeszcze te większe zwierzęta, te oprócz ptaków, baran, kozioł, przepołowić na pół, jeszcze ustawić pomiędzy, naprzeciwko siebie i przejść pomiędzy nimi. 3-letnie jagnię, 3-letni kozioł, 3-letni baran, synogarlica, młody gołąbek. Wszystkie w kwiecie wieku zostają zabite jednym pociągnięciem noża rzeźniczego. Nie wiem, czy są tutaj na tej sali wegetarianie. Nie musicie podnosić rąk, ale jeżeli są wegetarianie, to czy są tacy, a wiem, że zawsze są tacy, dla których motywem przejścia na wegetarianizm nawet nie były kwestie zdrowotne, ale miłość do zwierząt. Bardzo wielu jest takich, którzy po prostu nie chce, czy brzydzi się zabijać zwierzęta. No i dajcie teraz taki Stary Testament takiej osobie, no to powie, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego, to nie jest dla mnie poselstwo. Rzeczywiście jest to bardzo trudne. W wierszu 10 czytamy, że te większe zwierzęta, tak jak wspomniałem, zostały rozcięte na pół, obie połowy położone naprzeciwko siebie. Jak byłem małym chłopcem, to przebywałem dużo wśród górali, jeździliśmy tam z rodziną na Podhale do Bukowiny Taczańskiej. No i oni mieli taki zwyczaj właśnie, że produkowali kiełbasy, różne takie wędliny. No i ja kiedyś zadałem takie pytanie, że chciałbym zobaczyć, jak te kiełbasy się robi. No i oni mnie zaprowadzili takiego małego chłopaka do rzeźni. No ja zobaczyłem, jak się to robi. I ja widziałem te takie jeszcze świeżo, jeszcze ciepłe, niesamowity zapach, w zasadzie zapach dla mnie to był smród. Mi się tam niedobrze zrobiło. Ja o mało nie zwymiotowałem. Kiedy poczułem ten zapach tej krwi, tego mięsa, takiego jeszcze świeżego i widziałem te części takie jeszcze nieobrobione, nieumyte, wiszące na tych hakach. Ja przez wiele, nie wiem, czy miesięcy, czy nawet może lat, ja nie mogłem przemknąć kawałka mięsa. Tak mnie to obrzydziło. I to jest obrzydliwy obraz, to co czytamy tutaj w tym Starym Testamencie. W wierszu 11 czytamy, że sępy się zlatują, aby zjeść te kawałki mięsa. Abram je odgania. Zachodzi słońce. Głęboki sen morzy człowieka, który zarżnął te wszystkie zwierzęta i oddzielił ich części od siebie. Czytamy, że Abram się boi, że Abram jest przepełniony strachem. Nie rozumie tego wszystkiego. Pamiętajmy, to jest Boża odpowiedź na jego pytanie, jaki mi dasz znak, że to się stanie. Sen poprzedzony głębokim strachem przeżywanym w gęstej, głębokiej ciemności. I nagle mamy wiersz 17. W tej ciemności Abram się budzi, pojawia się dymiący piec, niektóre przekłady mówią tygiel i płonąca pochodnia, dwa światła. Cud, nadprzyrodzone zjawisko. Pojawiają się jakieś dwa światła i powoli czytamy, że te dwa światła przesuwają się pomiędzy częściami tych zabitych zwierząt. I ceremonia zakończona. I Biblia mówi, że Bóg zawarł przymierze z Abramem. To jest przymierze Boga z człowiekiem. O co w tym wszystkim chodzi? Co to oznacza? Czytamy w 15 rozdziale wierszu 18, że tego dnia Pan zawarł przymierze z Abramem i tu jest takie słówko hebrajskie karat, zawarł, które
Wszędzie, kiedy jest zapisane, że Bóg zawarł przymierze, to hebrajskie słowo zawarł, karat, oznacza dosłownie rozciąć, pokroić. Czyli dosłownie w zasadzie zamiast zawarł powinniśmy przeczytać pokroił, pociął przymierze, rozciął, no bo rozciął te zwierzęta, tak? No i właśnie to, co powiedziałem, co to ma wspólnego ze zwyczajami Bliskiego Wschodu? No okazuje się, że to nie było nic nowego. Okazuje się, że w tamtym czasie to wyrażenie rozciątego, pokrojonego przymierza odnosiło się do powszechnej praktyki na Bliskim Wschodzie zawierania przymierza pomiędzy panem, czyli jakimś suzerenem, władcą, to był władca udzielny, władca feudalny w tamtych czasach, z wasalem, czyli poddanym. I to zawarcie tego przymierza właśnie dokładnie w taki sposób wyglądało, że się kroiło ofiarę i trzeba było przejść pomiędzy jej kawałkami, ale kto miał przejść? Nie pan, nie władca. Przechodził ten właśnie sługa, wasal. I bardzo fajnie to ilustruje Księga Jeremiasza, 34 rozdział, gdzie jest opisane dokładnie w taki sposób, jak to zawarcie przymierza wygląda, a właściwie tu już prorok Jeremiasz mówi o złamaniu przymierza, bo są to słowa nagany skierowane do odstępczego w zasadzie narodu izraelskiego. 34 rozdział, wiersz 18 po 20 przeczytam. I Bóg to mówi, posłuchajcie, mówi to Bóg, wykorzystując pogański zwyczaj, bo to był pogański zwyczaj. I postąpię z tymi ludźmi, którzy przekroczyli moje przymierze, nie dotrzymali warunków przymierza, jakie zawarli przede mną, jak z cielcem, którego rozcięli na dwoje i przeszli między jego połówkami. Czyli tu jest powiedziane, że ci ludzie przeszli, tak? Z książętami Judy, z książętami Jeruzalemu, dworzanami, kapłanami, z całą ludnością kraju, którzy przeszli między połówkami cielca, wydam ich w ręce ich wrogów i w ręce tych, którzy czyhają na ich życie, a trupy ich staną się żerem dla ptactwa niebieskiego i dla zwierząt polnych. I drodzy, tak to właśnie wyglądało. W umowach plemion starożytnego Bliskiego Wschodu, nie tylko w Izraelu, kiedy zwierzchnik, władca, suzeren sporządzał umowę lub zawierał przymierze z wasalem, czyli podwładnym, kazał mu złożyć ofiarę, rozciąć i przejść pomiędzy jej kawałkami. I ważne, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że co tutaj wasal uznaje, co rozumie, co potwierdza poprzez przejście pomiędzy kawałkami ofiary. Niech ze mną stanie się to, co stało się z tymi zwierzętami, jeżeli nie dochowam warunków przymierza. Wiecie, w Starym Testamencie, w ogóle w tamtych czasach, słowo miało inną wartość niż dzisiaj. Dzisiaj my mówimy jedno, robimy drugie. Tak, nie chciałem mówić o COVID-zie, ale taka anegdotka mi się przypomniała. Niedawno byłem w pewnym zborze i tam pewna była dyskusja znowu na temat tych maseczek. No i ja tam mówiłem o pewnych przepisach, a pewien brat mówi, wiesz co, bracie, nic się nie przejmuj, wszystko będzie dobrze. My jak rozpoczniemy nabożeństwo, to ja wyjdę, zamknę furtkę, zamkniemy się od środka i nikt przecież nie będzie wiedział, czy my mamy, czy nie mamy. Taka trochę zabawa w harcerzyków, ale tak to było. Słuchajcie, w Starym Testamencie, jeżeli się powiedziało, że coś się zrobi, jeżeli się złożyło obietnicę, jeżeli się obiecało, to słowo miało wartość. Jeżeli ktoś tego nie dopełnił, to działo się dokładnie tak, jak tu jest napisane. Jeżeli przymierze zostało złamane, jeżeli obietnica została złamana, to dosłownie, to jest okrutne z naszej perspektywy, ale naprawdę ci ludzie byli ćwiartowani. Ci ludzie, ci wasale, którzy przeszli pomiędzy kawałkami ofiary, jeżeli złamali przymierze, działo się z nimi to, co z tymi zwierzętami. Byli ćwiartowani na kawałki. Kara śmierci. Okrutna. Drodzy, dlaczego to mówię? Bo znajdujemy tutaj wiele ilustracji tej praktyki na Starożytnym Wschodzie,
Kiedy król mówi do wasala, jeśli nie dochowasz wierności przymierzu, stanie się z tobą to, co się stało z tym zwierzęciem. I drodzy, jest jedna tylko różnica. Jest jedna różnica między tym powszechnym, nie wiem, kultem, tą powszechną praktyką zawierania przymierza na Bliskim Wschodzie, a tym, co się dzieje w historii Abrama i zawarcia przymierza Boga z Abramem. W Księdze Jeremiasza w 34 rozdziale czytamy, że to ludzie przechodzą pomiędzy tymi kawałkami. I tak było. W tej ceremonii kto przechodzi między tymi dwoma kawałkami? Czytamy, że dwa jakieś światła. Wiemy, że to są dwa Boże światła, bo to jest zawarcie przymierza Boga z Abramem. To, co się tutaj dzieje, stoi w radykalnej sprzeczności w stosunku do praktyk starożytnego Bliskiego Wschodu. Niby wszystko tak samo, ale jest zasadnicza różnica. Nigdy król, nigdy władca nie przechodził pomiędzy tymi kawałkami. Tylko podwładny. Możemy już powiedzieć jasno. Sam Bóg, boski suzeren, boski absolut, władca udzielny, przechodzi pomiędzy kawałkami zwierzęcia. To odniesienie do palącego się pieca, do płonącej pochodni, wskazuje na symbole Bożej obecności. I jest to reminiscencja płonącego ognia na górze Synaj. Okazuje się, że Biblia tu jest bardzo precyzyjna, bo te dwa hebrajskie słowa, aszan, dym, i lapid, lampa, dokładnie kojarzą się z Bożą obecnością przy zawieraniu przymierza pomiędzy Bogiem a narodem izraelskim na górze Synaj. Tam w opisach tych świateł również użyte są te same hebrajskie wyrażenia. Pytanie, skąd się wzięły te dwa symbole Bożej obecności w Księdze Genezis w 15 rozdziale? W tej narracji zarówno pierwszej Księgi Mojżeszowej, drugiej Księgi Mojżeszowej, my raz po raz, znacie tę historię, nie ma na to więcej czasu, ale tylko tak napomknę, raz po raz spotykamy anioła Pana, dosłownie anioła Jahwe, który jest posłany przez Jahwe i jednocześnie mówi o sobie, że jest tym Bogiem Jahwe. Przykład. 18 rozdział, jak już jesteśmy to blisko, 18 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, no wystarczy przeczytać wersety od 1 do 3. Nie będę omawiał tej historii, tylko po prostu chcę, żebyśmy sobie to przypomnieli. Potem ukazał mu się Pan, czyli Jahwe, w Dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe. Czyli kto się ukazał? Pan, Jahwe. I teraz podniósłszy oczy, ujrzał kogo? Trzech mężów, którzy stanęli przed nim, ujrzawszy ich wybieg od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi, rzekł, nie powiedział trzej mężowie, goście, aniołowie, tylko powiedział do tych trzech postaci, Panie, Jahwe, Jahwe, jeśli bym znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj proszę sługi Twego. Ciekawe, prawda? Ciekawe. Podobnie końcówka tego rozdziału i tam 33 werset. Odszedł Jahwe, odszedł Pan. Gdy skończył rozmowę z Abrahamem, Abraham zaś wrócił do miejsca swego i początek 19 rozdziału. Pod wieczór przyszli, teraz mamy dwaj aniołowie do Sodomy. Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy ich Lot ujrzał, powstał, by wyjść na ich spotkanie i pokłonił się aż do ziemi. Wiecie, w jakiej sytuacji można się było kłaniać do ziemi i komu w tamtym czasie. A więc, drodzy, wracając do tych dwóch świateł, bardzo wielu teologów, którzy analizuje ten tekst pod każdym względem, również lingwistycznym, wskazuje, że w tym zawarciu przymierza z Abramem dochodzi do objawienia się w postaci oczywiście tych dwóch świateł, jest to pewien symbol, dwóch boskich bytów w bóstwie zaangażowanych w tę historię.
I drodzy, mamy wierne tego odbicie w tym, co się stało na krzyżu Golgoty. Ta przejmująca prawda Księgi Genezis 15 rozdziału pokazuje, że zarówno ojciec, jak i syn, to są te istoty, które potem w Nowym Testamencie tak zostają nazwane, przechodzą pomiędzy kawałkami ofiary, mówiąc, jeśli złamiemy naszą obietnicę przymierza, to pozwolimy na rozdzielenie się bóstwa, pozwolimy na to oddzielenie, tak jak oddzielone od siebie są te kawałki jednej zwierzęcej ofiary. Drodzy, tak naprawdę ojciec i syn w tej przysiędze przymierza lojalności zawiesili swoje istnienie i jedność bóstwa na bardzo cienkiej linii. Podjęli ryzyko. To było wielkie ryzyko ze strony Boga. Zrobić to, co zrobił, to, co postanowił zrobić. Z perspektywy tego, co się dokonało, pokazuje jednak, jak pewna jest ta ewangeliczna obietnica przymierza. Kim jest Bóg? Ktoś powie, no dobra, dwie osoby, a gdzie trzecia? Nie mam na to odpowiedzi, ale czytając całe Pismo Święte od samego początku, od tekstu, który mówił, że Duch Boży się unosił na powierzchni, nad powierzchnią wód, aż po Apokalipsę, to wiemy, że rola Ducha Świętego jest przypisana do ziemi, do działania tutaj na ziemi, do reprezentowania Boga, do obecności Bożej w takiej formie tutaj na ziemi. Więc ja odpowiadam, nie róbcie z tego jakiejś teologii, nie traktujcie tego jako dogmatu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. To jest moje zrozumienie, że gdzie był Duch Święty w tym momencie? W sercu Abrahama. Duch Święty był obecny u Abrahama i objawiał mu to wszystko i pokazywał mu, dawał mu wiarę, dawał mu zrozumienie. Zresztą na Golgocie jest podobnie. Zobaczcie, to jest niesamowite i cudowne, że Abraham, już używajmy tego słowa Abraham, jego potomkowie wielokrotnie w Biblii czytamy, złamali to przymierze, wielokrotnie. I Bóg, zamiast ich od siebie oddzielić, zamiast zniszczyć, zamiast zlikwidować, tak jakby to zrobił każdy suzeren Bliskiego Wschodu, bo przymierze zostało wielokrotnie złamane, co robi Bóg? Nie tylko, że im przebacza i próbuje dalej ich edukować, ale stawia się na ich miejscu i bierze konsekwencje złamania tego przymierza na siebie. List do Galacjan, 3 rozdział, tam wiersze od 10 do 13 wyraźnie o tym mówią. Zobaczcie, że nawet wybór zwierząt, które Abraham miał ofiarować, jest pouczający, bo przecież to jest jagnię, kozioł, baran, synogarlica i gołąb. To są te same zwierzęta, dokładnie te same zwierzęta, które potem według tego prawa ceremonialnego objawione są, pokazane jako te, które należy składać w świątyni. Takie ofiary mieli składać Żydzi. A wiemy, co to jest świątynia i wiemy, co symbolizuje. Te zwierzęta wskazują na zastępczą ofiarę Mesjasza zajmującego miejsce grzeszników. A więc mamy tak jak w świątyni. Wszystko wskazuje na Chrystusa. Mamy tę naczelną zasadę interpretowania Pisma Świętego. Zarówno ofiara symbolizuje Jezusa Chrystusa, jak i te istoty, które przechodzą pomiędzy kawałkami tej ofiary, symbolizują Boga, w tym również Jezusa Chrystusa. To jest uderzające powiązanie. Na każdym kroku, ja może powiem o dwóch szczególnych, z pieśnią sługi na przykład, z Księgi Izajasza 53 rozdziału. Znacie bardzo dobrze ten tekst. Hebrajskie słowo odciąć, oddzielić na kawałki, przez które przechodzi Bóg, jest to opisane w 15 rozdziale wierszu 17 Księgi Genezis, posiada to samo rdzenie, gimel, zain, resz, czyli tak po polsku mówiąc gezer, gezer, słówko, a ten rdzeń występuje oprócz 15 rozdziału wierszu 17 tylko w tekście Izajasza 53 rozdział wiersz 8. Czytam. Wyrwano go, to jest właśnie to słowo, wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek swojego ludu śmiertelnie został zraniony. I to jest w 15 rozdziale Księgi Genezis, przy zawarciu przymierza z Abramem.
Również słynne proroctwo Daniela z 9 rozdziału. My lubimy to liczyć, tam jest to proroctwo o 490 latach, czyli 70 tygodniach. Ale w wierszu 27 tam Daniel łączy śmierć Mesjasza z rozcięciem, czy rozdzieleniem właśnie ofiary przymierza ukazanego w Księdze Genezis 15 rozdział. Dlatego, że zgodnie z proroctwem pomazanie Mesjasza będzie zawarte, czyli przypominam, przecięte, rozcięte, rozpołowione, rozkrwawione. W połowie tygodnia, tam jest to słowo, w połowie tygodnia Mesjasz zostanie pomazany i nie będzie go. Zabity i nie będzie go. Hebrajskie słowo, przypominam, karat, przeciąć, jest w pięcioksięgu technicznym terminem oznaczającym karę śmierci. Ale powiem jeszcze coś więcej. Wiecie, jaka to jest kara śmierci? Bo wiecie, była kara śmierci w Izraelu, oczywiście, ale były miasta ucieczki. I one były tak rozlokowane, to symbol Bożej łaski, że w ciągu jednego dnia każdy przestępca mógł osiągnąć miasto ucieczki. Ale ta kara śmierci, o której jest tutaj mowa, to jest kara bez szansy na ułaskawienie, bez szansy na życie w przyszłości. Nie ma ucieczki od tej śmierci. I znowu teolodzy podkreślają, że jest to ekwiwalent śmierci, którą nazywamy w Biblii śmiercią wtórą, śmiercią drugą. Tak jak było wspomniane, karat również oznacza zawarcie przymierza poprzez odcięcie, przecięcie, odłączenie. Czyli wyraźne nawiązanie do drugiej śmierci. Mesjasz został odłączony, bo zmarł drugą śmiercią, z której nie ma wyjścia. Poniósł tę śmierć, aby ratyfikować nowe, wieczne przymierze jego krwi. I właśnie na Golgocie, drodzy, zmierzamy do finału. Wypełnia się to wszystko, co opisuje Pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział, Księga Izajasz, 53 rozdział, Daniel, 9 rozdział, wiersz 27. Kiedy Pan Jezus wziął na siebie przekleństwo złamania przymierza, które powinno być moim udziałem, naszym udziałem, to my powinniśmy, mówiąc tym starotestamentowym językiem, być poćwiartowani, to my słyszymy bolesne słowa Jezusa: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. A zatem w świetle Bożej przysięgi te słowa o rozdzieleniu czy odłączeniu samego siebie od siebie. Wybaczcie, ten język mój i każdy język, każdego, nie wiem, teologia będzie nieprecyzyjny, bo tego się nie da nazwać. Ale to jest no, tylko pewna mowa obrazowa. Te słowa o odłączeniu siebie od siebie nabierają szczególnego znaczenia. Zresztą nawet Ellen White napisała to w książce Życie Jezusa, że na krzyżu, kiedy Pan Jezus stał się nosicielem grzechu, ona pisze, jedność Ojca i Syna została złamana, a Jezus odczuł ból wiecznego oddzielenia od Ojca. To się w głowie nie mieści. To jest z jednej strony niezrozumiałe, a z drugiej strony może przez to, że tak niezrozumiałe, tak piękne, tak cudowne, tak wspaniałe. Patrząc na terminy użyte w Księdze Genezis w 15 rozdziale, znowu wybaczcie za nieprecyzyjny język, ale Bóg do pewnego stopnia oderwał się od Boga. Bóg zaprzeczył, jak gdyby, nie wiem, swojemu istnieniu. No zaparł się samego siebie. To było wbrew jego naturze. Bóstwo zostało oddzielone od bóstwa. Dlatego uważam, to znowu na marginesie, nie chcę tu wywoływać dyskusji, ale uważam, że jakimś wielkim nieporozumieniem i wielką jakąś tragedią jest kwestionowanie dzisiaj tak powszechne również w naszym Kościele, w ogóle w chrześcijaństwie, prawdy o Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Jeżeli to zakwestionujemy, to w ogóle leży nam cały plan zbawienia. To jest w ogóle nie do pogodzenia, odrzucenie tej prawdy z planem zbawienia. Co się stało tak naprawdę na krzyżu? Śmierć nastąpiła. Kogo? Anioła? Bożego stworzenia? To jest bez sensu wtedy. Właśnie ta prawda o Bogu pokazuje
co Bóg dla mnie uczynił, jakie podjął wielkie ryzyko. Boskie oddzielenie, boskie odłączenie, opuszczenie miało miejsce i dzięki temu możemy żyć. Drodzy, jest to Ewangelia? Ja im bardziej czytam Pismo Święte pod kątem Jezusa Chrystusa, nie jakichś innych tematów, które są poboczne i one dzielą, i one powodują, że mamy różne problemy. Kiedy czytam Pismo Święte pod tym kątem, to zawsze jestem zbudowany. Zawsze mnie to prowadzi do Mistrza. Zawsze mnie to prowadzi do Pana. Zawsze mnie to powoduje, że ja się czuję w tym wszystkim może nie zagubiony, ale taki mały. Zagubiony nie, właśnie czuję się odnaleziony. Że taka wielka miłość, może zagubiony intelektualnie, ale duchowo wzmocniony, że taka miłość, taki Bóg, taki wielki absolut robi to dla mnie. Ja nie muszę przechodzić między tymi kawałkami. Zrobił ktoś już to za mnie. Ja nie ponoszę konsekwencji. Konsekwencje są wiadomo jakie. To, że te maseczki nosimy na twarzy, to są konsekwencje. Że ludzie umierają, że ludzie chorują, że są nieszczęśliwi, to są konsekwencje. Ale nie ponoszę takich konsekwencji, jakie poniósł za mnie Chrystus. Nie ponoszę konsekwencji drugiej śmierci. Mam przed sobą życie. Mam przed sobą zmartwychwstanie. Mam przed sobą wieczną społeczność z Bogiem, bo On to za mnie zrobił i dla mnie to zrobił. Drodzy, trzymajmy się tej Ewangelii. I tak jak moi chłopcy wtedy pod tym krzyżem zrozumieli, że krzyż ratuje, chociaż to oczywiście nie to, pewne tylko odniesienie, to dzisiaj również możemy w cieniu krzyża schronić się i czuć się cały czas bezpiecznie. Na zewnątrz może się wszystko walić i palić i umierać. Zbory mogą być pozamykane. Możemy mieć jakieś niedogodności związane z różnymi obostrzeniami, z różnymi przepisami, takimi czy siakimi. Wszystko może się nie udawać. Ale i tak, jeżeli spojrzymy na krzyż Golgoty, w tym wszystkim możemy czuć się bezpiecznie. Możemy czuć się uratowani, możemy czuć się wybawieni. Nawet jeśli nie przeżyjemy kolejnego dnia, to otworzymy oczy i obudzimy się. I zobaczymy Chrystusa z wyciągniętymi rękoma, wołającymi: wstań, chodź do mnie. Skończyło się to wszystko. Jesteśmy razem. Bo ja zapłaciłem, bo ja to zrobiłem, bo ja zawarłem z Tobą, człowieku, przymierze i ja jestem Bogiem wiernym. Jestem tym, który nigdy tego przymierza nie łamie. Wykonało się, wykonało się. Ojcze, oddaję w ręce Twoje ducha mego. Wykonało się. I w oparciu o to wykonało się, drodzy, my dzisiaj tutaj możemy być, możemy żyć i możemy mieć nadzieję. I tej nadziei, tego wytrwania, dzielenia się tą Ewangelią z innymi życzę Wam i nam wszystkim. Amen.